Dzisiaj jest 24 listopada, jeśli dobrze pamiętam. Pompa przed chwilą zamontowana. Działa! Nowa pompa, jak widać. Akurat była dostawa, także się udało. Nie musiałem ściągać znikąd, tylko na miejscu kupiłem. Jak widać, na razie woda jest masakrycznie zamulona. Podejrzewam, że jeśli trochę nią popracuję, to woda będzie czystsza, ale przynajmniej w końcu mam wodę na działce. Także bardzo fajnie. No, podstawa by do tego się jakaś przydała, trzeba by zrobić. Pytanie też, czy nie podnieść do góry, czy to nie jest za nisko. A to się zobaczymy w praktyce. Na razie niech sobie stoi na rurze i zobaczymy w praktyce, czy mi to przeszkadza, czy nie. No, a dzisiaj plan jest taki, żeby przekopać działkę, przynajmniej część. Kusi mnie, żeby zacząć od przeniesienia płyt betonowych, ale chyba zostały płyty tak jak są i po prostu zacznę przekopywać tą część z tą najgorszą trawą. Kiedyś najgorszą trawą. I no zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. Także na dzisiaj plan jest taki, żeby przekopać jak najwięcej działki. Jak będę kończył, to nagram jeszcze drugą część może tego filmiku, może mi się uda, może nie zapomnę. No i super, pompa działa, jeszcze troszeczkę popompuję, zobaczę, czy uda mi się pozbyć tego mułu. Udało mi się przekopać do końca tamten rządek. Niby nie ma tego dużo, ale myślę, że łatwo nie było. Nie wiem, brak doświadczenia czy coś. Ok, czyli tak, dokopałem się do furtki. Tu mam przekopane już. Natomiast nie będę robił dalej, ponieważ no uwaga, idziemy i podziwiamy. Generalnie złamałem szpadel. No, więc na dzisiaj, no, przed południem przerwa. Może później podjadę jeszcze do hobby i kupię nowy szpadel. I będę kontynuował. Natomiast jeśli chodzi o pompę, użyłem starą dynicę, którą miałem w garażu, w blaszaku, jako formę pod beton. Także dokupię sobie 4 śruby, włożę i zaleję to betonem, także dynica posłuży jako forma i przynajmniej przez jakiś czas jako zewnętrzna osłona betonu. Nie wiem, czy jest sens to brać i wycinać, bo całkiem dobrze wygląda, a beton musiałbym malować, a to mi się w miarę podoba. No, także teren wokół wyrównałem, ławki powynoszone. Co prawda bajoro, ale jest pompa, jest postawiona, woda jest z niej spuszczona, także spokojnie może czekać na zimę. No, kawalątek działki przekopany i niestety koniec.